Witam was wszystkich serdecznie, to jest kolejny Super Resa Podcast, kolejny odcinek podcastu, kolejny odcinek europejski, właściwie w tym roku ostatni odcinek, jeżeli chodzi o tą naszą serię europejskich pucharów. No i w takim razie witamy się też w piątek, właściwie w sobotę, kiedy wy tego słuchacie, po dosyć, no co by nie mówić, spodziewanych rozstrzygnięciach i takich też można powiedzieć, że satysfakcjonujących, chociaż nie do końca, po tym co pokazał Raków Częstochowa, jednak do tego przejdziemy sobie dalej, w dalszej części. Legia z awansem, Raków niestety odpada, ale zanim to myślę, że warto by się najpierw chociaż przedstawić, zanim wszystko o tym zaczniemy mówić. Jestem Michał Wawrzyniak, prowadzący podcastu właśnie tego, którego słuchacie. Ze mną są dzisiaj Kasper Chojnacki, Projekt Futbol. Witam cię serdecznie, Kasper. Witam ciebie również. No i jest też z nami Janek. Cześć Janek, bardzo serdecznie witam cię ponownie po naszej, po trochę długiej przerwie. Cześć Janek. Cześć, witam. No więc na sam start zaczniemy sobie od tego meczu Legii Warszawa z AZ Alkmaar, mecz z podtekstem, mecz, który był warty więcej niż tylko i wyłącznie 3 punkty, bo właściwie awans, no co by nie mówić, Legii wystarczał remis, żeby awansować z drugiego miejsca, bo jeszcze szansa na pierwsze miejsce nawet tej grupy, jeżeli Aston Villa przegrałaby ze Zrińskim Mostarem, a Legia strzeliłaby jeszcze jedną bramkę i byłoby 3-0, tam w Mostarze byłoby 2-1, to Legia nie musiałaby się martwić o to, z kim zagra w lutym, bo czekałaby na rywala dopiero na początku marca, tak jak właśnie w tych zasadach Ligi Konferencji jest. No więc właśnie, co by, może zacznijmy od tego po prostu, co się działo w meczu, bo na początku meczu Legia przez, tak można powiedzieć, 10 pierwszych minut nie potrafiła wyjść ze swojej połowy, właściwie AZ trochę ją zdominowało i bałem się trochę, że ten mecz może wyglądać bardzo podobnie do tego, jak wyglądały ostatnie mecze Legii w lidze. I ogólnie jak ostatnio Legia się prezentuje, no bo co by nie mówić, no nie jest to taka forma, jaka była we wrześniu i trochę się też zebrało czarnych chmur nad Kostem Mjajiciem, o czym bardzo dobrze wiemy. No później już AZ trochę przestał tak napierać na Legię, było tych sytuacji, w ogóle nie było sytuacji praktycznie ze strony drużyny z Holandii, co też było dziwne, no bo jednak był to mimo wszystko dalej, bym powiedział, że zespół mimo swoich problemów, jakie przeżywali w tej właśnie edycji Ligi Konferencji Europy, no co by nie mówić, półfinalista zeszłoroczny, no to jednak dalej myślę, że był to zespół uznawany w roli faworyta tego spotkania. No nie potrafili za bardzo piłkarza AZ zagrozić bramce Legii. Legia jak już dopiero się przebudziła troszkę po tym, co prezentowało AZ, no to już jak potrafiła wyjść z połowy, to robiła to z dosyć dużym konkretem. Najpierw było tych sytuacji trochę mało, aż w końcu piłkę dostał Paweł Wszołek. Po nieudanym dribblingu, co by nie mówić, został wycofany z pola karnego, gdzie no jednak cofnął piłkę do Josue, który po raz kolejny świetnym podaniem obsłużył Diego Ribeiro tym razem i było 1-0, więc mimo wszystko i tak wyszło na Legię, że mimo tego kiepskiego początku udało się w końcu obronę Holendrów przełamać. No i w dalszej części meczu to właściwie już wszystko się ułożyło pod Legię, no bo w drugiej połowie szybko z czerwoną kartką wyleciał Bruno Martins z Indii. No i od 52 minuty Legia grała z przewagą jednego zawodnika. No i wykorzystała to w końcówce, gdzie Josue kapitalnym dośrodkowaniem, swoim takim charakterystycznym podaniem z fałsza obsłużył Blaża Kramera i podobnym dośrodkowaniem do meczu ze Zrińskim w Mostarze obsłużył Słoweńca, który tym razem nie zmarnował świetnej sytuacji i właściwie już przypieczętował awans Legii do następnej rundy Ligi Konferencji Europy. No także, co by nie mówić, jest awans w pełni zasłużony, jest po prostu powód do dumy, powód do ucieszenia się dla zawodników Legii, dla zawodników, dla kibiców, dla wszystkich właśnie Polaków, no bo to też powoduje, że w momencie, kiedy odpadnie nam sezon 2019-2020 w rankingu UEFA, to nasza liga będzie na 17 miejscu w właśnie tym rankingu, więc braknie nam zaledwie 2 miejsc do tego, aby, może właśnie nie 2, tylko 3, do tego, żeby mieć 2 miejsca w Lidze Mistrzów, więc to też jednak duża rzecz. Legia nas do tego przybliża, Legia cały czas walczy o trofeum Ligi Konferencji Europy. Zobaczymy z jakim skutkiem, czy z podobnym jak Lech, czy dojdzie daleko. No oczywiście o tym się przekonamy w niedalekiej przyszłości. A co wy o tym meczu sądzicie? Może Kasper rozpocznie. Powiem ci tak, powiedziałeś tutaj właśnie o tych wielu kwestiach związanych z chociażby dyspozycją Legii w ostatnich tygodniach i tutaj chciałbym przytoczyć coś takiego, co napisał Josue po tym meczu, bo uważam, że jest to bardzo pozytywny tweet, który ma dobry wydźwięk i dobrze pokazuje, jak też piłkarze trzeźwo oceniają sytuację, bowiem Josue po tym meczu, w którym oczywiście z AZ-em wygrała Legia,
kiedy to zapewniła sobie awans do fazy Pucharowej Ligi Konferencji Europy, że napisał, że w niedzielę nie byli oni najgorszymi piłkarzami, z kolei dzisiaj nie są oni najlepszymi piłkarzami. To jest coś, co pokazuje, że jednak Legia pomimo tego zwycięstwa z AZ nadal wie, jaka jest sytuacja i chce twardo stąpać po ziemi. Tutaj też powiedziałeś o tym, że Legia powoli walczy o te dwa miejsca, które by miały polskie zespoły w Lidze Mistrzów. Na razie już wywalczyła jedną rzecz, czyli mianowicie dzisiaj to przeczytałem, że od sezonu 2025-2026 będziemy mieli mistrza Polski, który startuje od drugiej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Także to taki już pozytywny aspekt. A przechodząc do samego spotkania, no pierwsze kilka minut taki dosyć mocny chaos. Później Legia wyszła na prowadzenie za sprawą kapitalnej asysty Rozułę. Tutaj też widziałem dużo takich wpisów, że ta bramka powinna znaleźć się w intro Ligi Konferencji Europy i mogę się z tym zgodzić, bo faktycznie była to fantastyczna bramka po fantastycznym podaniu przede wszystkim, ale też warto docenić Ribeiro, bo jeżeli ktoś spojrzy sobie na kamerę, która pokazywała tylko i wyłącznie Yuriego Ribeiro w tej sytuacji, to wykonał on bardzo dobry ruch i też zrozumiał się z Rozułę naprawdę fantastycznie. No i druga połowa, no tak jak powiedziałeś, zaczęła się od drugiej kartki, od czerwonej kartki właściwie dla Bruno Martinsa Indiego. I tutaj tak do Was mam pytanie ogólnie, czy Wy uważacie, że to była zasłużona czerwona kartka, bo mi, jako gdzieś tam osoby sympatyzującej z Legią, no, moim zdaniem to czerwona kartka nie była. Bardziej to zasługiwał tutaj 36-krotny reprezentant Holandii na taką pomarańczową, w sensie żółtą i kolejny faul to jest czerwona, ale to moim zdaniem nie było czerwonej kartki, takiej bezpośredniej. Moim zdaniem z perspektywy trybun, jak oglądałem, to dla mnie ta kartka wydawała się ewidentna. Dopiero gdy zobaczyłem powtórki na spokojnie, to mogę się z Tobą zgodzić, że faktycznie to mogła być taka pomarańczowa kartka. Ta czerwona moim zdaniem się wybroni, ale jednak bliżej mi tutaj do tej żółtej kartki z naciskiem na taką pomarańczową, że faktycznie kolejny faul może się skończyć już wyrzuceniem piłkarza z boiska. A co do samego przebiegu meczu, faktycznie te pierwsze 10-15 minut to była dominacja gości, może nie jakaś znacząca, bo tworzyli sobie może jedną taką dogodną sytuację, ale jednak na trybunach przeważały cały czas gwizdy i wydawało się, że Alkmaar w końcu może dopiąć swego, może zdominować ten mecz i postawić tutaj swoje warunki. Na szczęście tak się nie stało i tutaj Kunst Rozułę, przepiękne podanie do Ribeiro i Legia otwiera wynik i jest spokojnie. Więc moim zdaniem Legia wykonała świetnie swój plan na ten mecz. Kostar Uniajić rozegrał to wszystko taktycznie bardzo dobrze. I no trzeba to powiedzieć, czapki z głów przed Rozułę, który był architektem tego wszystkiego. No to wspomnieliśmy już trochę o Jurim Ribeiro, zawodnik, który strzelił pierwszą bramkę tego w tym spotkaniu. Zawodnik, który no przychodził do Legii z takim, może nie łatką, ale z takim przekonaniem wśród kibiców, że przychodzi on z zespołu, który jest dosyć znany, że przychodzi on co prawda z zespołu, który gra w Championship, że jest to zawodnik, który trochę w tej dobrej piłce na solidnym poziomie pograł. I te dwa lata temu, kiedy do Legii przychodził, był to zawodnik taki typowy, ofensywny lewoobrońca, który miał konkurować z Filipem Nadanowiciem. Jak wiemy, skończyło się to tak, że Ribeiro na wahadle bądź lewej obronie grał bardzo słabo, bądź czasami nawet tragicznie. I zastanawiano się, czy on w ogóle tej Legii jest potrzebny. No, odszedł Nadanowicz, przyszedł Patryk Kun i w tej chwili, nawet jeszcze kiedy Nadanowicz grał jeszcze właśnie w barwach Legii, to Jurij Ribeiro został cofnięty na tego lewego, półlewego właśnie środkowego obrońcy w trójce z tyłu i prezentuje się w niej naprawdę dobrze. Też do pewnego momentu był to zawodnik, który opuścił bodajże tylko jedno spotkanie w barwach Legii w tym sezonie właśnie, jeżeli chodzi o ogólne wszystkie, całą liczbę spotkań we wszystkich rozgrywkach, tylko bodajże meczy z Ordabasami na wyjeździe. Później się już to zmieniło i więcej grał Steve Capuadi na tej pozycji. Jednak tym razem Jurij Ribeiro wrócił na wahadło i zaprezentował się bardzo dobrze. Przynajmniej moim zdaniem właśnie też Kacper wspominał o tej świetnej akcji bez piłki Portugalczyka przy akcji bramkowej, więc za to też warto pochwalić, ale był to też ogólnie występ taki, który
Bardziej nam się, może niż udało się nam zapoznać jako zawodnik bardzo, bardzo ofensywny, jak też go zapowiadano te 2 lata temu. Jednak był to też bardzo solidny mecz właśnie w wykonaniu Ribeiro, bez takich większych błędów. Dużo też pomagał Capuadiego w obronie i po prostu pokazywał się często do gry i też może nie tak, że był to zawodnik aktywny bardziej od Pawła Wszołka, ale jednak dało się w tym meczu we znaki piłkarzom AZ, też dokumentowała właśnie ta strzelona przez niego bramka. A jak wy oceniacie właśnie spotkanie wykonaniu Ribeiro? Może tym razem Janek by zaczął od tego, co właśnie o spotkaniu wykonaniu Portugalczyka sądzi. To już bodajże trzeci jego występ na wahadle w tym sezonie. Wcześniej grywał jako ten lewy środkowy obrońca i po raz kolejny pokazał się z dość pozytywnej strony. Widziałem przed meczem, wielu kibiców narzekało na pozycję, że czemu nie Patryk Kun, czemu nie nawet Gil Dias. I powiem szczerze, też byłem zaskoczony tym, jak Ribeiro zagrał. Owszem, tam na samym początku był trochę kręcony przez piłkarzy z Alkmaar. Natomiast uważam, że pomimo tego gola zagrał naprawdę niezły mecz i przez całą resztę meczu był bardzo pewny. Powiem wam, ja byłem troszeczkę zaskoczony tym, jak ustawił to Kostarniajc, biorąc pod uwagę to, gdzie grają ci najważniejsi piłkarze AZ-u Alkmaar, bo przed tym meczem analizowałem sobie właśnie ten holenderski zespół, bo też komentowałem to spotkanie. No i na lewej stronie biegał taki młodziutki zawodnik Van Brederode i myślałem, że raczej jeżeli gdzieś pójdziemy w taką defensywną mocniej taktykę, to właśnie na tej prawej stronie. Tutaj Kostarniajc raczej wystawił na lewej stronie Capuadiego z Ribeiro. Oni dobrze trzymali tamtego Cassiusa, aczkolwiek on też nie był w dobrej formie, to też nie jest piłkarz jakiś niezwykle dobry. W tym sezonie jeszcze gola ani jednego nie zdobył. Natomiast jeżeli chodzi o Ribeiro, to powiem wam, to jest niezwykła historia, jak on szybko w tej Legii, że tak powiem, zaczął być lubianą postacią, bo też już po Pucharze Polski był bardzo tam skandowano jego nazwisko na trybunach. To jest taki gracz, który troszeczkę elektryzuje, przyciąga kibiców. Może nie pod względem stricte, że na stadion, że to jest jakieś wielkie nazwisko, ale kibice go generalnie bardzo szanują. W tym meczu zagrał dobrze na lewej stronie. On właśnie w tym meczu mi przypominał takiego Mladenowicza, że to jest taki lewy pomocnik, czyli taki lewy wahadłowy, ale jednak z jakimiś tam zapędami bardziej do defensywy niż do ataku, a i tak pokazywał coś w ataku, bo Mladenowicz też był takim bardzo wszechstronnym graczem na tej lewej flance i on faktycznie w tym meczu czwartkowym Ribeiro zagrał troszeczkę tak jak Filip Mladenowicz. Troszeczkę mi się przypomniał podczas tego spotkania. No dobrze, no to też jeżeli właśnie chodzi o Legię ogólnie, mam ostatnie pytanie na temat tego spotkania, ponieważ jak dobrze wiemy, Legia tym spotkaniem zapewniła sobie awans do wiosennej części rozgrywek Ligi Konferencji Europy. Będzie to 1/16 finału, nie 1/8, bo w 1/8 zagra zespół, który wygrał grupę, czyli Aston Villa, więc Legia w pierwszej rundzie na nich trafić nie będzie mogła, ale będzie mogła trafić na rywali, którzy zajęli trzecie miejsce w swojej grupie Ligi Europy. Są to Olympiakos Pireus, Ajax Amsterdam, Real Betis, Sturm Graz, dobrze nam znany z tego sezonu, ponieważ był on w grupie z Rakowem Częstochowa, Royal Union, Saint-Gilloise, Maccabi Haifa, Servette oraz Molde, więc jest to zestaw rywali, którzy od lat grają ze sobą, właściwie ze sobą, grają ogólnie w rozgrywkach europejskich, czasami nawet w dalekich fazach różnych turniejów od UEFA. Także moje pytanie brzmi tak, no oczywiście to jest takie pytanie, które można sobie trochę pogdybać i w ogóle, ale jak daleko w tej chwili Legia może zajść właśnie w Lidze Konferencji Europy i jaki los z tych wymienionych przeze mnie dostępnych dla Legii będzie najlepszy, jeżeli taki zespół uda się Legii wylosować? No to może ja zacznę tym razem. Powiem po prostu, że najciekawszym typem na pewno byłby Real Betis pod względem tego, jakie postacie tam występują. Jednak chciałby się gdzieś w Polsce zobaczyć Isco, gdzieś chciałby się zobaczyć innych znanych piłkarzy, którzy tam grają, jak Nabil Fekir, czy chociażby ten napastnik Julian José. Niemniej jednak ja uważam, że najlepszym typem dla Legii, żeby tutaj po prostu pewnie przejść, żeby mieć taki dosyć pewny awans, jest po prostu szwajcarskie Servette. Nie widziałem co prawda meczu tego zespołu, ale też słyszałem na temat tej drużyny kilka opinii. No podobno to nie jest zespół zbyt mocny. A gdzie Legia może dojść w tym sezonie Ligi Konferencji? Tutaj uważam, gdzieś bym się wahał pomiędzy ćwierćfinałem a półfinałem.
troszeczkę porównując to do Lecha z poprzedniego sezonu, to pytanie, czy Legia, kiedy będzie trzeba, to przejdzie tą lechową Fiorentinę, tak? Czyli już jakiś zespół z takiego naprawdę, z tej takiej naprawdę wyższej półki. I jeżeli Legia trafi się taki mecz, załóżmy jak z Aston Villą, na początek tej fazy grupowej Ligi Konferencji, w tej pierwszej kolejce, kiedy to Legia pokazała się z kapitalnej strony i wygrała 3-2, to ja bym nie wykluczał nawet tego półfinału, co by było już fantastycznym osiągnięciem, ale ja generalnie byłbym zadowolony, jeżeli Legia po prostu wygra dwa pierwsze dwumecze i wtedy już będę jak najbardziej, że tak powiem, ukontentowany z tego, co zrobi Legia. Ja nie ukrywam, że ostrzyłem sobie zęby na jakiś fajny wyjazd. Niestety nie dojdzie on do skutku, gdyż UEFA wlepiła nam dość surową karę, która jeśli nie ulegnie zmiany, to nawet gdybyśmy doszli do finału, to i tak odbyłby się on bez kibiców gości. Tak więc teraz chciałbym, żebyśmy trafili na kogoś z dolnej półki. Być może Molde, być może właśnie na Szwajcarów, ale jednak chciałbym, żeby teraz była to ekipa, która jest do przejścia i żeby nie był to też zbyt daleki wyjazd. Także Molde albo Szwajcarów, a wiadomo, że też na Molde są delikatnie większe szanse, tak samo jak na Belgów. A jak oceniam szanse? Myślę, że przy dobrym losowaniu do 1/8 przejdziemy, natomiast potem już zaczną się ciężary. Potem dojdą te zespoły z pierwszych miejsc i może być już dosyć trudno. Zależy wszystko od losowania. Ja byłbym bardzo ciekawy spotkania z Unionem Saint-Gilloise, tak jak wiemy dobrze, zespół, który w zeszłym sezonie doszedł sensacyjnie do półfinału Ligi Europy. Bardzo bym chciał, żeby Legia skonfrontowała się właśnie z rywalem z Belgii. Byłby to też pewien kontrast, pewne porównanie do tego, jak Lech w zeszłym roku walczył w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy, czyli na tym samym etapie z zespołem, który rok wcześniej też był sensacją w rozgrywkach europejskich. Co prawda nie doszedł do półfinału, do ćwierćfinału i nie Ligi Europy, a Ligi Konferencji, czyli Bodø/Glimt. Pamiętamy dobrze tamte spotkanie, tamten dwumecz, ale jeżeli chodzi właśnie o mecz Legii Warszawa z AZ Alkmaar, to było na tyle, jeżeli chodzi właśnie o to, co Legia Warszawa zaprezentuje nam w pucharach. Przekonamy się na wiosnę. Także ja Wam dziękuję za ten fragment i zaraz się słyszymy przy omawianiu meczu Rakowa Częstochowa z Atalantą Bergamo. No i przechodzimy jeszcze do spotkania drugiego, do spotkania Rakowa Częstochowa z Atalantą Bergamo. Meczu, który mocno nas zawiódł, no bo co by nie mówić, jednak wynik mówi sam za siebie. Skład Atalanty też mówi dużo, skoro aż 9 zawodników to byli zawodnicy, którzy generalnie nie tworzą składu pierwszego zespołu. Więc no co by nie mówić, trochę przerażające, ale ten mecz zaraz sobie omówimy. W podobnym składzie dołącza do nas Radosław Baran, były rzecznik prasowy Rakowa Częstochowa. Witam Cię, Radek, ponownie w naszym podcaście. Witam, dzień dobry. No i zaczniemy sobie od tego właśnie meczu. Zaczynamy od tego, jak ten mecz ogólnie wyglądał, no bo co by nie mówić, Raków rozpoczął ten mecz od paru ataków, które mogły się skończyć czymś ciekawym. Przede wszystkim był strzał Nowaka, prawie strzał Nowaka, który ostatecznie został wybity. No i jeżeli chodzi o pierwszą połowę, to było chyba wykonanie Rakowa na tyle. Była jeszcze sytuacja z Wolińskiego później, ale to już było przystanie 2-0, no bo tak. Bardzo słaby Raków, bardzo absurdalny Raków w niektórych zachowaniach na boisku. Władysław Koczergin, który właściwie tracąc piłkę bardzo blisko własnego pola karnego, sprezentował po prostu bramkę rywalom. Właściwie nic się za bardzo nie kleiło w grze Rakowa. No też Luis Muriel bawił się jak z dziećmi przy rozmowiącami Rakowa. Też problemy kolejne z kontuzjami, ponieważ wylatuje Milan Rundić. Fran Tudor, który już był gotowy do powrotu na wahadło, musi znowu grać, łatać dziury w obronie, więc też nie było to zbyt przyjemne. Jak już Raków nawet grał całkiem nieźle, bo o ile w obronie wyglądało to katastrofalnie, też znowu twarzą po raz kolejny jest Adnan Kowacewicz, który moim zdaniem w Rakowie chyba jest nawet większym rozczarowaniem niż Sony Kittel, ale tego sobie jeszcze myślę, że nie tylko dzisiaj, a w innych odcinkach też do tego przejdziemy, bo szykujemy coś specjalnego. No i generalnie wracając jeszcze do tego spotkania, to kiedy Raków był już pod polem karnym Atalanty, to właściwie Atalanta też chciała sobie trochę bramek strzelić sama, ale Łukasz Zwoliński marnował sytuację jak na potęgę. Nawet mogę zaryzykować stwierdzeniem, że mógł strzelić nawet 4 bramki, a nie miał żadnej. Raków przegrywa 4-0. Nie wiem, czy to można nazwać zasłużonym oklepem, ale jeżeli jak już się wydawało, że Sporting pomaga i Sporting w meczu właściwie u siebie
No ten Sturm Graz zmiótł i właśnie można było, mogło się wydawać, że już całkiem blisko jest do tego, żeby Raków jakimś cudem wepnął tą bramkę i grał w Lidze Konferencji Europy na wiosnę. No to się nie wydarzyło, Atalanta trzecim składem miażdży Raków. Fajnie też zaprezentowali się zawodnicy, którzy właśnie z tego drugiego zespołu przyszli, bo też stoper bodajże Boumati, czy jak on jakoś się tak nazywa, nie jest, przepraszam za to, aż do tego się tak dobrze nie przygotowałem, strzelec z drugiej bramki, o niego mi chodzi. Też zagrał dobre spotkanie, więc co by nie mówić, Atalanta no przyjechała właściwie po to, żeby przetestować zawodników, którzy w zespole swoim nie grali, w pierwszym zespole, właściwie bardziej to Primavera lub drugi zespół 23 w Serie C, no to też dużo jednak mówi, że Raków z takim zespołem przegrał wyżej niż z podstawowym ze składem Atalanty, gdzie jeszcze tamten mecz mógł się potoczyć zupełnie inaczej, kiedy Ben Lederman strzeliłby sam na sam. No nie wykorzystał wtedy danej sytuacji Lederman, tak samo Raków nie wykorzystał katastrofalnego meczu, równie katastrofalnego meczu Szturmu w Lizbonie, chociaż tutaj myślę, że ten katastrofizm jest jeszcze większy, patrząc na to, no z kim jednak Raków się mierzył, no bo Charles de Ketelare, Luis Muriel, okej, okay, ale reszta składu zazwyczaj to, no może jeszcze Mario paszalić, ale reszta to była tak, myślę, że na pograniczu tego właśnie U23 i Primavery U19, co też nie przystoi jednak Rakowowi przegrywać, mimo wszystko nawet z uzdolnioną młodzieżą, to jednak z młodzieżą, która debiutuje w zespole seniorskim, to jednak no nie za bardzo wypada. No a jak wy ten mecz ocenicie? Myślę, że Radek może zacząć od tego, co właśnie, jak on to spotkanie widział. To znaczy jeszcze do tych zawodników, którzy, o których wspomniałeś, którzy tworzyli ten trzon Atalanty, może nie z podstawowego składu, z podstawowej jedenastki, ale bym dodał jeszcze Mirańczuka, tak? Bo on też jest zawodnikiem, zresztą wczoraj był zawodnikiem wiodącym, jednym z wiodących. Natomiast jeżeli tak chodzi jeszcze tak do tego, co dopowiedziałeś, to jeszcze bym dodał, że z tych zawodników rezerwowych i młodych, to najbardziej Adopo mi się podobał, ten pomocnik bodajże z francuskim paszportem, 23-latek. Ogólnie mówiąc, no jeżeli gramy w 10, bo nie mamy napastnika, no to ciężko mówić tutaj o jakimkolwiek pozytywnym wyniku. Ja mam mieszane uczucia co do tego spotkania z kilku powodów. Po pierwsze, okazało się, że chciałem powiedzieć, że na poprzednim podcaście mówiłem, że żeby tutaj już nie mówić o tym, że będziemy patrzeć, kto niżej przegra, czy Raków z Atalantą, czy Szturm ze Sportingiem, a tu się okazało, że było zupełnie odwrotnie, że nie miałem totalnie racji. Tutaj faktycznie było, kto niżej przegra, 0-3 i 0-4. Jednak trzeba oddać, że Sporting zagrał pierwszym garniturem w bardzo mocnym składzie, natomiast Atalanta przyjechała tak, jak przyjechała. Kilku zawodników, jak Muriel, czy tutaj wcześniej inni wspomniani, plus młodzież, to co powiedziałeś. Warto podkreślić, że oni zagrali cały czas na 100%. Kiedy mogli zdobywać bramki, to zdobywali, nie odpuszczali, wiedzieli, że dla nich to jest mecz w europejskich pucharach do tego, żeby przed pierwszym trenerem się pokazać. I ja chciałem tylko zwrócić jeszcze uwagę, jeżeli chodzi o Atalantę, to na to, że wbrew pozorom to nie są takie ogórki z Primavery, czy tam z tej drużyny rezerw, bo oni, znaczy tutaj widać, że oni są cały czas trenowani pod jeden system, oni wiedzieli, co grać. Tu nie było tak, że wchodzą zawodnicy, którzy nie wiedzą, co mają robić na boisku, bo mimo tego, że czasami mieli jakieś deficyty indywidualne, chociaż ich było mało, to cały czas było widać tę myśl taktyczną, to ustawienie, ten pressing. Oni wiedzieli, co mają grać. Oczywiście w pewnych momentach doprowadzali do sytuacji dla siebie niebezpiecznych, natomiast no to wynikało z tego, o czym powiedzieliśmy, że tutaj na boisku występowali zawodnicy mniej doświadczeni. I to chciałem podkreślić, że Atalanta zagrała do końca, kiedy mogła strzelić czwartą bramkę, a wcale nie musiała, to zrobiła i tym już zamknęła totalnie marzenia Rakowa o tym nie tyle awansie, co dostaniu się do Ligi Konferencji, do fazy play-off. Co do Rakowa, no to oczywiście
Już wspomniałem, że jakiś czas gramy w 10, bo o napastniku tutaj raczej nie ma mowy, bo to, co zrobił wczoraj Zwoliński, to woła o pomstę do nieba. Natomiast no, ja byłem bardzo ucieszony przed meczem, że w końcu Tudor zagra na wahadle. No niestety stało się to, co musiało się stać, czyli kolejna kontuzja w Rakowie. Tym razem nie podczas meczu, a nawet przed meczem. To błędy indywidualne, tak? Bo raz to, że Atalanta zagrała na nie zagrała na połowiska, tylko na maksa, no i wykorzystywała te prezenty, jakie dawał Raków, czy to Kowaczewicza, czy to Koczergina, jak bramka na 1-0 Muriela, no to takie błędy trzeba wykorzystywać i oni to wykorzystywali. Mogło paść tych bramek więcej, bo pamiętajmy, że Muriel jeszcze bodajże dwa razy wychodził sam na sam z naszym bramkarzem, czy to raz sam na sam, a raz w dogodnej sytuacji nie trafił. Były tam jeszcze inne okazje, gdzie nasz bramkarz wybronił. Natomiast co do jeszcze Rakowa, no to za chwilkę pewnie sobie podsumujemy całą drogę Rakowa, może nie drogę, ale całą przygodę Rakowa w europejskich pucharach. Tam przyznamy jakieś oceny. Natomiast no, trzeba też nie tyle na usprawiedliwienie tego meczu, no bo tutaj ta porażka bolą okoliczności, natomiast sobie powiedzieć, że to był 34. mecz Rakowa w europejskich pucharach, przepraszam, w całym tym sezonie, nie w europejskich pucharach, ale w całym tym sezonie, no i Raków zagrał bez 8 kontuzowanych zawodników, czy to oni by zagrali w większym czy w mniejszym wymiarze czasowym, no to jednak trzeba o tym pamiętać, ale trzeba również o tym pamiętać, że Raków miał wszystko na tacy, jednak nie zdołał tego wykorzystać i ostatecznie kończy swoją przygodę w Lidze Europy i w europejskich pucharach. No dobra, no to przejdziemy sobie dalej, dokładnie do tematu jednego zawodnika, Łukasz Zwoliński, bo o tym zawodniku muszę spytać, może trochę już o nim powiedzieliśmy sobie we wstępie, Radek też o nim wspomniał. To jest zawodnik, który po swoim początku w lidze właśnie w Rakowie, w meczu na przykład z Jagiellonią, ogólnie wyglądał na zawodnika, który no, będzie w końcu dla tego Rakowa napastnikiem przez duże N, taką typową dziewiątką, która jednak zrobi różnicę w barwach Rakowa i po prostu, no tak jak też go do tego, no bramkoszczelnego napastnika brakowało, no to teraz będzie to taki lek na tą całą nieskuteczność napastnika. No jednak to się nie zmieniło i zarówno Zwoliński, jak i Cyrnacz, o którym też sobie mówiliśmy całkiem dużo, no tych mimo wszystko oczekiwań nie spełniają, to lekko mówiąc nie spełniają, bo też Łukasz Zwoliński bardzo mało bramek strzela, o ile ostatnio z Jagiellonią bramkę trafił, też nie jest tak, że to od razu zmienia całą sytuację, no bo tak właściwie nie jest i nie będzie. No ale co by nie mówić, mimo tego, że Zwoliński przez dłuższy czas był kontuzjowany, to można było się spodziewać po nim znacznie więcej. Więc tak, jak oceniacie wczorajszy występ Zwolińskiego, a także jak oceniacie jego formę i czy to jest w ogóle zawodnik, który w Rakowie powinien grać? No bo ile jeżeli chodzi o ligę, to jest zawodnik całkiem niezły, to jednak tak jak w pucharach, no to powinno mi się wydaje, że nawet już zimą zajść jakieś tutaj, co by nie mówić, rotacji na pozycji napastnika, o ile Fabian Piasecki mógłby zostać z tego składu przykładowo sprzedany. No, nie chcę tutaj nic narzucać, nie chcę tu też nikogo obrażać, bo to moje zdanie jedynie w tym temacie, skoro Piasecki się już tak średnio łapie, to nie wiem, czy on nie powinien zostać po prostu z Rakowa sprzedany, a zamiast niego powinien przyjść taki konkretny napastnik przez duże N, takim jakim miał być Cmacz, taki jakim miał być Zwoliński. Żaden z tej dwójki raczej nim nie zostanie, bo na razie nie został, a wątpię, żeby to się jakoś konkretnie zmieniło przez taki krótki czas. No ale mimo wszystko wydaje mi się, że niedługo takie zmiany powinny nastąpić. A co wy właśnie sądzicie o ostatnim meczu Zwolińskiego i o tej hierarchii napastników w Rakowie? No to może ja teraz coś powiem na temat właśnie tego napastnika, bo ja mam taką opinię a propos tych trzech napastników, którzy są w Rakowie, czyli oczywiście Piasecki, Zwoliński, Cyrnacz, z tych takich oczywiście stricte dziewiątek. Ja uważam, że najlepszy jest Antet Cyrnacz, ale uważam również, że w klubie
Ligi Europy w klubie europejskich pucharów, takim jakim chce być prawdopodobnie Raków, żeby na wiosnę myślę grać w tych rozgrywkach, to jest jednak jakiś cel. Może nie w Lidze Europy, ale chociażby w Lidze Konferencji, to uważam, że w takim klubie Antsenacz, piłkarz o takim poziomie, na takim poziomie powinien być co najwyżej, myślę, rezerwowym, a Zwoliński i Piasecki są w stanie, tak jak powiedziałeś, właśnie wywalczyć coś, jakieś bramki zdobywać na poziomie ekstraklasy, ale w tych europejskich pucharach to wygląda słabo i u Piaseckiego, i u Dzwonińskiego, i tym bardziej z taką Atalantą, gdzie tutaj powiedziałeś, Radek, o tym, że oczywiście to byli gdzieś tam młodzi gracze, ale też nie takie tacy zawodnicy, którzy nie wiedzieli, co mają robić. No i mogę się z tym gdzieś zgodzić, bo przede wszystkim za takimi piłkarzami i usprawiedliwiając tutaj trochę Raków, można powiedzieć, że no jednak jak piłkarz wychodzi na pierwsze spotkanie w drużynie seniorskiej, to jest na pewno niezwykła motywacja dla niego i nawet te kilka minut w takim meczu przy wyniku 3-4-0 może być dla niego bardzo ważne i dlatego też wychodzi na takich swoich pełnych umiejętnościach, bo po prostu chce je jak najbardziej pokazać. Ale mnie nawet nie boli kwestia tego, że zagrali wychowankowie, bo tak jak mówię, wychowankowie potrafią być groźni. Mnie troszeczkę bardziej boli ta kwestia, jak Atalanta podeszła do tego spotkania, jak to pokazała. Niezabranie kilku tam ważnych piłkarzy na ten mecz, zmiana bramkarza, tak kilka minut przed meczem, żeby chłopak niech sobie spełni marzenia, ten bramkarz Atalanty, bodajże Rossi, to jest trzeci chyba golkiper w zespole Atalanty, no bo jest jeszcze Musso i Karnesecki, który bronił od początku, no i też Luis Muriel, który oczywiście jest piłkarzem gdzieś tam pewnie utalentowanym, no w tym sezonie już tych goli widzę Europy troszeczkę ma, bodajże 3 albo 4 bramki na koncie jego w tych rozgrywkach, ale to jest piłkarz, który przez długi czas był też kojarzony z taką nadwagą, gdzieś tam nieprofesjonalnym stylem bycia, więc no nie uważam, żeby taki gracz powinien kręcić tą defensywą Rakowa, tak jak robił to Muriel w czwartkowym spotkaniu. A co do Zwolińskiego, to już powiedziałem, poziom ekstraklasy jak najbardziej, poziom klubu takiego, do jakiego aspiruje Raków, to absolutnie nie. Ja szczerze oczekiwałem, że Łukasz Zwoliński wejdzie z buta do Rakowa, skoro pokazywał się już dobrze w Lechii, która była mega rozczarowaniem w poprzednim sezonie, to ja oczekiwałem, że Zwoliński, gdy dostanie lepsze narzędzia, gdy dostanie lepszych asystentów, to będzie tutaj pretendentem do chociażby króla strzelców tych rozgrywek. A według mnie póki co jest spore rozczarowanie, mimo tego, że kilka tych bramek na koncie ma, to jednak oczekiwania moje i kibiców Rakowa myślę, że były większe niż to, co dotychczas pokazał. Tak samo wczoraj, no powinien chociażby jedną bramkę strzelić. Miał dwie, może niedoskonałe, ale takie dogodne okazje do tego. A tak krótko podsumowując całą przygodę Rakowa w pucharach, to ja nie uważam, że to była jakaś tragedia. Nie uważam, że to był jakiś wstyd może. Wczoraj to była różnica klas. W Atalancie nie wyszły same rezerwy. Wyszedł przecież Muriel, De Ketelare. Wyszło kilku klasowych piłkarzy znacząco przeważających ze znaczącą różnicą klas, którzy byliby zdecydowanie gwiazdami w naszej lidze. Szkoda tylko, mam taki lekki żal do Rakowa, że te pierwsze mecze ich w pucharach były takie bardzo defensywne. To nie była taka odważna gra. Może tego zabrakło, może ja się mylę, ale według mnie gdyby Raków zagrał trochę odważniej, może te wyniki wyglądałyby lepiej. Ale według mnie wstydu nie ma. To była ich pierwsza przygoda w grupie w pucharach w historii. I według mnie wstydu nie ma. To ja jeszcze chciałem dodać 3 rzeczy. Pierwsza jest taka, że na pewno nowy dyrektor sportowy, który oglądał to spotkanie z wysokości trybun w Sosnowcu, ma dużo do myślenia, bo na pewno jednym z priorytetów jest pozyskanie napastnika i o tym za chwilkę jeszcze w tym kolejnym punkcie powiem. Natomiast chciałem powiedzieć jeszcze odnośnie Atalanty, że trzeba pochwalić środkowych obrońców. Co prawda dopuścili do kilku sytuacji, ale naprawdę już warunki fizyczne plus to, jak wygrywali pojedynki niektóre, to
to trzeba powiedzieć, że Raków momentami się od nich odbijał. Jeszcze co do bramkarza Karnowskiego, my mówimy, że rezerwowi grali, że to drugi bramkarz, tylko dzisiaj padła informacja, że on jest wyceniany na 13 milionów euro i już jest jednym z większych talentów, co wczoraj udowodnił. No i trzecia sprawa odnośnie typowo Zwolińskiego. Ja się zgadzam tutaj z tym, co powiedzieliście, że to jest zawodnik typowo na to, żeby grać w Ekstraklasie i zdobywać dużo bramek, natomiast nie był to zawodnik według mnie, który był przymierzany do tego, żeby zwojować fazę grupową Ligi Europy czy jakichkolwiek europejskich pucharów. Wydaje mi się, że takim zawodnikiem powinien być Trznacz, który został pozyskany za ponad milion euro, więc kwoty jak na polskie warunki bardzo dużą. Widać, że to jest młody chłopak, widać, że ma pewne umiejętności i momentami naprawdę ta gra jego może się podobać, ale tak jak do Piaseckiego i do Zwolińskiego możemy się i do Chorwata przyczepić, przepraszam, o jego skuteczność, której w momentach ważnych zabrakło. Także tutaj na pewno trzeba będzie poszukać zawodnika, który w tej hierarchii będzie już wiodącym numerem 1, jeżeli chodzi o pozycję numer 9 i który na pewno będzie gwarantował dużą ilość bramek, bo pamiętajmy, że w Rakowie takiego napastnika nie było. Tłumaczyliśmy to, że Marek Papszun potrzebuje zawodnika na pozycję napastnika silnego, dobrze grającego tyłem do bramki, wysokiego, tak. Nie, złośliwi mówili, że idealny zawodnik w Rakowie to właśnie dobrze grający tyłem do bramki, dobrze grający bez piłki, nieskuteczny, tak? I wysoki. No ale to jakoś ma potwierdzenie, bo o skuteczność napastników to zawsze tutaj w Częstochowie możemy pomarzyć. No i co? No i czekamy teraz na ruchy transferowe. Wydaje mi się, że będzie bardzo gorąco, jeżeli chodzi właśnie o pozycję numer 9 i tutaj mogą być duże przetasowania. Ja bym tutaj chciał też jeszcze coś dodać, bo powiedziałeś, że Raków szuka napastnika. No to pytanie, ilu tych napastników jeszcze trzeba ściągnąć, żeby wreszcie znaleźć tę odpowiednią dziewiątkę, bo przyszedł Zwoliński i oni nie dali praktycznie, no moim zdaniem, nic. To są takie przebłyski. Zwoliński miał fajne tam mecze na początku sezonu w Ekstraklasie. Z kolei Antek Trznacz miał jedno takie spotkanie, w którym zdobył bodajże 2 gole, o ile się teraz nie mylę. Możecie mnie tutaj poprawić. To był mecz z... Już mówię, nie było takiego meczu, ale miał spotkanie, w którym zdobył bramkę bodajże z Górnikiem, zdobył gola chyba z Zagłębiem Lubin, więc on pokazuje, że potrafi też w tym meczu z Atalantą. Może być dla tych sytuacji tego, że Raków ma napastników, jakich ma, bo naprawdę sytuacje były i można było je wykorzystać i nawet gdyby Raków stracił 4 bramki, to rzucę taką troszeczkę kontrowersyjną tezą, że Raków równie dobrze mógł te 4 bramki czy 5 zdobyć, bo tutaj naprawdę tych sytuacji było bardzo, bardzo dużo. Tak, natomiast no, pamiętaj, że jest nowy dyrektor sportowy, który będzie teraz odpowiadał za transfery, a z poprzednimi dyrektorami już się pożegnaliśmy, którzy odpowiadali za te transfery, między innymi w okienku letnim. Tutaj raczej nie będziemy dokupywać, a będzie rotacja, więc podejrzewam, że jeden zawodnik na tą pozycję odejdzie i jeden zostanie pozyskany, ponieważ wielu ruchów transferowych nie należy się spodziewać, chociaż tak jak powiedziałem, po tym co wczoraj zobaczył nowy dyrektor sportowy z Hiszpanii, to może zdanie zmienić. Myślę, że ma pełne ręce roboty po wczorajszym spotkaniu. Mecz Atalanty z Rakowem, który omawialiśmy właśnie przed chwilą i to, za czym zakończyliśmy, teraz jeszcze to nie jest koniec oczywiście omawiania tego meczu dokładnie, ale musimy się pochylić szerzej nad Rakowem, ponieważ nie znaleźli się tutaj w tej fazie grupowej Ligi Europy przypadkiem. No ile sama faza grupowa była całkiem średnia w ich wykonaniu, to trzeba też docenić, jak się do tej fazy grupowej Ligi Europy dostali, z kim wygrywali, z kim przegrywali w bardzo ciężkich warunkach. Właściwie można powiedzieć, że właściwie zespół, który wyszedł z grupy w Lidze Mistrzów, miał z Rakowem ogromne problemy i w meczu pierwszym i drugim, i u siebie, i na wyjeździe, gdzie na parkiet w końcówce bronił się już tak bardzo rozpaczliwie, żeby nie stracić tej drugiej bramki i żeby przez przypadek
stan w meczu się nie wyrównał, gdzie Raków był tej Ligi Mistrzów naprawdę bardzo, bardzo blisko. Ale potem przyszła ta Liga Europy, te fatalne mecze, jak z Atalantą oba, jak ze Szturmem u siebie, jak też ze Sportingiem u siebie, gdzie mimo tego, mimo tej przewagi jednego zawodnika cały mecz, po czerwonej kartce na Gyökeresa i właściwie te ataki takie szersze, takie mocniejsze ataki Rakowa zaczęły się dopiero po 80 minucie, kiedy właściwie było już, można nie, że powiedzieć po wszystkim, ale tego czasu było naprawdę mało, a Sporting wtedy mógł mimo wszystko, grając w niedowadze, ten mecz wygrać jeszcze wyżej. Mimo, że tych sytuacji dużo nie było, to było i tak więcej niż ze strony Rakowa. No ale mimo wszystko to już jest historia, to jest pierwsza faza grupowa w historii Rakowa. Spośród tych wszystkich trzech ostatnich potyczek, tych przygód europejskich, najdłuższa i chyba najlepsza, więc patrz na całokształt tego, jak Raków prezentował się w Europie od lipca do grudnia, czyli do teraz. Przyszedł czas na oceny, także jak właśnie oceniacie tą przygodę europejską Rakowa w tym sezonie i jaką ocenę w skali od 1 do 10 byście wystawili Rakowowi za to, co prezentował w eliminacjach, jak i w fazie grupowej Ligi Mistrzów i Ligi Europy? To ja zacznę, jeżeli wyjściową oceną jest ocena środkowa, czyli piątka, to ja mam tutaj dosyć mieszane uczucia. Po pierwsze dlatego, że gdyby ktoś mi powiedział przed startem Ligi Europy, że przed startem fazy grupowej Ligi Europy, że Raków zdobędzie 4 punkty, to można byłoby stwierdzić, że wyjdzie z grupy, bo zremisuje i wygra ze Szturmem. Każdy by tak podejrzewał. Tymczasem stało się inaczej. Zagrał ze Szturmem u siebie słaby mecz i przegrał. Zremisował ze Sportingiem, więc no i oczywiście tutaj co do fazy grupowej można mieć mieszane uczucia ze względu na te 4 punkty, to raz, a ze względu na to, że ta postawa jednak w większości meczów pozostawiała wiele do życzenia. Trzeba też powiedzieć, że to był start Rakowa i debiut w fazie grupowej w europejskich pucharach, więc na pewno trochę muszą się ci zawodnicy uczyć gry co 3 dni i gry bardzo często z mocniejszymi rywalami. To nie jest czas zeszłego sezonu, kiedy Raków zdobywał Mistrzostwo Polski, ale praktycznie w każdym mikrocyklu treningowym przygotowywał się przez tydzień do kolejnego rywala. Tutaj trzeba było na bieżąco grać Ligę i Ligę Europejską i jeszcze w międzyczasie spotkania Pucharu Polski. Więc dla mnie między piątką a szóstką, ze względu na to, że to co powiedziałeś, że ta faza eliminacji była w wykonaniu Rakowa bardzo dobra. Niewiele brakowało do tego, aby awansować do Ligi Mistrzów. Na plus jeszcze 4 zdobyte punkty. No i to, co powiedziałem wcześniej, jako lekkie usprawiedliwienie, może nie usprawiedliwienie, no ale to, co trzeba mieć w pamięci, że jednak Raków przez całą pierwszą część sezonu 2023-2024 grał praktycznie z non-stop z jakimiś kontuzjami, bo to się zaczęło od Iwiego Lopeza, a później ciągnęło się przez innych zawodników, więc trzeba pamiętać, że te kontuzje się non-stop pojawiały. Dlatego in plus, in minus oczywiście te mecze, o których mówiliśmy, zwłaszcza ten przegrany wczoraj w Sosnowcu 0-4, więc no waham się między 5 a 6, niech będzie 6 minus. No to może ja, to teraz tak, jeżeli chodzi o eliminacje, moim zdaniem są, no tutaj mam takie, ze skrajności w skrajność troszeczkę przechodzimy, bo moim zdaniem eliminacje były w 100% udane, faza grupowa Ligi Europy, no w 100% nieudana i to nie tylko przez pryzmat tego czwartkowego spotkania, ale też pierwszy mecz z Atalantą, gdzie tam ta sytuacja tylko jedna chyba była taka naprawdę faktycznie dogodna. Jeżeli chodzi o przegraną ze Szturmem gra, z której się nie spodziewałem, tym bardziej, że Raków wówczas grał u siebie. No i ze Sportingiem, z którym tak naprawdę nawet po tej czerwonej kartce Gyökeresa, o którym się mówiło, że będzie najbardziej takim groźnym zawodnikiem i tak Raków potrafił tylko i wyłącznie zremisować. Dlatego ja daję tą wyjściową piątkę. Uważam, że to jest taka adekwatna ocena, biorąc pod uwagę to, jak zaprezentowali się w eliminacjach, gdzie zaprezentowali się bardzo dobrze, jak zaprezentowali się w Lidze Europy. Ewentualnie właśnie takie 5 plus, 6 minus, bo
ze względu na to, że nie byli aż tak doświadczonym zespołem, nie byli właściwie prawie że w ogóle doświadczonym zespołem, jeżeli chodzi o puchary. Dlatego 5 do 6 myślę maksymalnie. Ja też daję wyjściową piątkę ze względu na te eliminacje, które były bardzo dobre, ale jednak trochę rozczarowałem się fazą grupową. Mimo tego, że nie było wstydu, to jednak myślę, że dało się z tego wycisnąć więcej. No dobra, to takim akcentem kończymy ten odcinek, kończymy też przygodę Rakowa w europejskich pucharach. Dużo było też tych przyjemnych chwil, dużo było też tych nieprzyjemnych, o których wspomnieliśmy, ale mimo wszystko jednak jakoś się to zrównoważyło i ta przygoda Rakowa może nie należała do najlepszych, a do najgorszych chyba też nie. Przynajmniej tak mi się wydaje, też te oceny, które wydaliście Rakowowi za tą kampanię europejską, całkiem zasłużone, także to był koniec tego odcinka. Właściwie to jest koniec tego odcinka, to był bardzo przyjemny odcinek, bardzo myślę, że merytoryczna, duża wartość i tak też się od tego odnieśliśmy do tych meczów i Legii, i Rakowa, i też ogólnie tej przygody Rakowa w pucharach. Także ze mną byli dzisiaj Radosław Baran, były rzecznik prasowy Rakowa Częstochowa. Dziękuję Ci, Radek. Dziękuję i z tej okazji, bo pewnie się nie będziemy słyszeć już w tym roku. Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia i dla Waszych ulubionych klubów też wszystkiego i dla Was wszystkiego dobrego w nowym roku. Był też z nami Kacper Chojnacki z projektu Futbol. Dziękuję Ci, Kasper. Dziękuję, dziękuję. No i był też z nami Janek. Dziękuję Tobie, Janek, też bardzo serdecznie. Dzięki wielkie za zaproszenie i wesołych świąt wszystkim. No, do wesołych świąt to może jeszcze trochę pozostało, bo oprócz tego odcinka pojawi się może i nawet 3 odcinki do końca roku, także jeszcze z tym się wstrzymam. Ja Wam podziękuję za to, że słuchaliście tego odcinka i mam nadzieję, że Wam się on bardzo spodobał. Ja się nazywam Michał Wawrzyniak, prowadzący Superbesta podcastu. Dziękuję Wam za jeszcze raz za to słuchanie tego naszego odcinka. Trzymajcie się i cześć.